Mieszkaniec Zatwarnicy zaatakowany przez niedźwiedzia wraca do zdrowia. Rany 54-letniego mężczyzny goją się dobrze i jak zapewniają lekarze, jego życiu nic nie grozi. Boli jeszcze, ale nie tak jak było, nie? No to nachodzą męty, że mnie boli, a nachodzą męty, że tak, że mam cały dzień już luz. To znaczy, że się goi to wszystko. No i codziennie mam opatrunki zmieniane i tam zastrzyk, antybiotyki biorę jeszcze i jak chcę na przeciwbólowym, to i przeciwbólowy dostaję zastrzyk. Także idzie wszystko w dobrym kierunku. Mężczyzna został zaatakowany w lesie, gdzie wybrał się z synem. W pewnym momencie tuż obok nich pojawił się niedźwiedź. Kiedy drapieżnik zaatakował pana Jana, jego 21-letni syn zaczął krzyczeć i to spłoszyło zwierzę. Dotarło do mnie, co mogło się stać. No, to przypadek, przecież taki zwierz, to on tam nie przebiera w środkach, tylko on tam nie tego, ugryzę cię tu. No tutaj mnie zapał, tak, jak mnie zapał tutaj, to jest kaplica od razu, to jest normalne. Mężczyzna jeszcze przez kilka dni musi zostać na oddziale chirurgicznym Sanockiego Szpitala. Po powrocie do domu, jak sam mówi, mimo obaw, będzie znowu chodził do lasu. Analizowałem na spokojnie, no to jak pójdę do lasu, będzie źle, że za każdym drzewem będę widział niedźwiedzia, no to nie wiem jak to będzie, trudno mi powiedzieć w tej chwili. Ale taki zamiar jest, bo to nie usiedzi, nie ma takich szans. A my życzymy panu Janowi szybkiego powrotu do zdrowia i oby kolejne wycieczki były bezpieczne.